Druga księga Kronik, rozdział siódmy. Kiedy Salomon skończył modlitwę, z nieba spadł ogień i pochłonął ofiary całopalne i pozostałe ofiary, a chwała Pana wypełniła dom. Kapłani nie mogli wejść do domu Pana, gdyż chwała Pana wypełniła dom Pana. Gdy wszyscy Izraelici zobaczyli wstępujący ogień i chwałę Pana nad domem, upadli na ziemię twarzą do posadzki oddali pokłon i chwalili Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Następnie król wraz z całym ludem złożył Panu ofiarę. Król Salomon ofiarował dwa tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. W ten sposób król i cały lud dokonali poświęcenia Domu Bożego. Kapłani wypełniali swoją posługę, a lewici przygrywali do pieśni na cześć Pana. Używali instrumentów, które kazał wykonać Dawid, aby chwalić Pana, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Gdy śpiewano pieśń Dawida, kapłani grali na rogach, a cały Izrael stał przed nimi. Salomon poświęcił środek dziedzińca, znajdującego się przed domem Pana, bo na nim złożył ofiary całopalne i tłuszcz ofiar wspólnotowych. Ołtarz z brązu który Salomon kazał odlać, nie mógł pomieścić całopaleń ofiar pokarmowych i tłuszczu. Salomon wraz z wielkim zgromadzeniem wszystkich Izraelitów od Lebohamad aż po potok egipski, obchodził święto przez siedem dni. Uroczyste zgromadzenie odbyło się ósmego dnia, gdyż poświęcenie ołtarza trwało siedem dni i przez siedem dni świętowano. 23 dnia siódmego miesiąca Salomon rozesłał lud, który wracał do domów napełniony radością, z wdzięcznym sercem za dobroć, jaką Pan okazał Dawidowi, Salomonowi i swojemu ludowi izraelskiemu. Kiedy Salomon ukończył budowę domu Pana i Pałacu Królewskiego oraz szczęśliwie doprowadził do końca wszystko, co zamierzył zrobić w domu Pana i w Pałacu, Pan ukazał mu się w nocy i powiedział, Usłyszałem Twoją modlitwę i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Jeśli zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, jeśli ześlę szarańczę, która zniszczy pola, albo jeśli ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wezwano mojego imienia, upokorzy się, będzie błagał, będzie szukał mojego oblicza i zmieni swoje złe postępowanie, to ja z nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a ich kraj ocalę. Moje oczy będą otwarte, a uszy zasłuchane w modlitwę, która wznosi się z tego miejsca. Wybrałem bowiem i uświęciłem ten dom, aby odtąd moje imię zawsze w nim przebywało. Moje oczy i serce ciągle będą w nim obecne. Jeśli więc ty będziesz mi służył, jak twój ojciec Dawid, i wypełnisz wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, Wówczas ja utrwalę Twoją władzę królewską zgodnie z obietnicą daną Twojemu Ojcu, Dawidowi. Nie zabraknie Ci następcy panującego nad Izraelem. Jeśli jednak odwrócicie się ode mnie i porzucicie moje prawa i przykazania, do których Was zobowiązałem, a pójdziecie służyć i oddawać cześć innym bogom, wtedy usunę Was z ziemi, którą Wam dałem, a dom, który uświęciłem moim imieniem, opuszczę. Stanie się on przestrogą, a nawet pośmiewiskiem dla wszystkich ludów. Każdy, kto będzie przechodził obok, te, obok tego wspaniałego domu, wpadnie w osłupienie i zapyta, dlaczego pan tak postąpił z tym krajem i z tym domem? Odpowiedzą mu, ponieważ opuścili pana, boga ich przodków, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej i związali się z innymi bogami, służąc im i oddając cześć dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście." Zobaczcie, kochani, jak aktualne są te słowa dzisiaj, kiedy nie ma świątyni, nie? I można by rzeczywiście takie pytanie zadać. Co to się stało, że nie ma świątyni? Hm. Kochani, jedna rzecz to jest bardzo piękna i bardzo ważna. Wiem, że kiedy się tego słucha, to można by odnieść takie wrażenie, że Pan Bóg robi taki trochę handel, nie, z Izraelem. Mówi, że będzie tak, zsyłał na niego różne taki dziwny handel, taki nieprzyjemny handel, że będzie na niego zsyłał różne tam tak, szarańcze, deszcze, susze i tak dalej, ale jeżeli lud będzie błagał w tym miejscu o ratunek, no to Pan Bóg wysłucha. Tylko zauważcie, że tak jak już mówiłem, to zesłanie suszy, szarańczy, zesłanie nieszczęść życiowych, to nie jest tak, że to jest bezpośrednie działanie Boga, które jest jakąś karą. Nie, to jest coś, co człowiek sam sobie ściąga na głowę. To nie jest tak, że to Pan Bóg go karze, kochani, to już wam mówiłem po sto tysiące razy. Nie, nie na tym polega Boże karanie. Nie, Boże karanie polega na tym, że jeżeli robisz zło, to ono samo ściąga na ciebie nieszczęście. Zobaczcie, Pan Bóg tobie obiecuje jedno: jak sobie ściągniesz węgla na głowę, jak ci spadnie dach na głowę, bo tak zrobisz, że dom ci się zawali, to wołaj do mnie, pomogę ci. Zobaczcie, czy Pan Bóg nie mówi, no to se zrobiłeś, to teraz masz, no to se teraz będziesz cierpiał, bo sam se to na siebie sprowadziłeś. Nie, mówi, bardzo bym chciał, żebyś tak nie robił, dlatego słuchaj mojego głosu i słuchaj moich przykazań, tego, co ci mówię, jakby jak będziesz im posłuszny, to to ci nie stanie, to ci nie spadnie to na głowę. No ale jeżeli ci spadnie, bo se na to sam zrobisz, to wołaj do mnie, wysłucham cię, bardzo chcę ci pomóc. Jestem zawsze po twojej stronie. Koń o to chodzi w tej przepięknej Bożej, Obietnicy